W tym filmiku chciałbym wam pokazać, jak zrobić rekomendowaną teksturkę, tekstur paka do naszego serwera. Czyli co się z tym dzieje? Jak to działa w ogóle? Czyli jeżeli chcemy, żeby na naszym serwerze był wybrany tekstur pak, musimy go ustawić sobie w Server Properties. Następnie tutaj mamy texture pack i następnie wklejamy link, bezpośredni link do texture packa. W tym przypadku ja tu mam taki texture pack wrzucony na Dropbox, no, który jest bezpośrednim linkiem. Musi tak wyglądać na przykład link, nie? Więc gdy już to uda wam się pobrać i gdzieś to wrzucić na przykład na Dropboxa, albo wziąć jakiś link bezpośredni inny, to następnie, jak mówiłem, trzeba wrzucić link, czyli w tym przypadku macie tutaj taki. Ja go oczywiście dam w opisie jako przykładowy link. Gdy już to zrobicie, włączacie serwer i po uruchomieniu serwera wchodzicie na serwer. Ja tu wejdę na swój i pokażę wam, jak to działa, bo na moim już to wprowadziłem. O, logujemy się. I jak widzimy, jest napisane Downloading Texture Pack. Ale na początku powinno napisane być, czy Do you want to install Texture Pack, coś takiego. Będzie opcja Yes or No. Jeżeli wybierzemy Yes, to ściągnie nam się tutaj texture pack i będziemy go używali. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będzie domyślny texture pack. I za każdym razem, kiedy wyjdziemy z gry, powróci nam texture pack. Jeżeli nie będziemy chcieli używać texture packa z serwera w ogóle, to wchodzimy w Video Settings, a następnie Server Textures na Off. Wtedy nie będziemy pobierali żadnych texture packów, które rekomendują nam serwery. Tak to akurat działa. Czyli myślę, że to wszystko, co chciałem pokazać. Mam nadzieję, że wam to się przyda. No i cześć!